Dziś chciałbym rzucić kilka luźnych uwag o sensie życia, no chociaż nieco pogłębionych o parę ważnych kwestii. Otóż zakończył się wczoraj 10-dniowy dla wielu weekend. Spędziliśmy go jednocześnie grillując, piwkując i ciesząc się. Czyli po prostu spędziliśmy czas na majowaniu. Majowanie to jest dobro, a nie zło. I szukaliśmy tego dobra w sobie i w większości znaleźliśmy. Ale oczywiście nie brakło dziegciu w tej beczce z majem. Internet opublikował opinie dietetyków, którzy, jak te muchy w beczce z miodem, stwierdzili, że łączenie piwa z grillowaną kiełbasą i mięsem jest niezdrowe dla wątroby i żołądka. Pewnie mają rację. No i tu uwagi na temat sensu życia. Dlaczego okazuje się, że to, co dobre, smaczne, co lubimy, na przykład mięsko z grilla z piwem, okazuje się złe? Dlaczego? Dlaczego najzdrowsza jest wegańska bryja z pokrzyw popijana rozcieńczoną mazią z naci pietruszki? Dlaczego? Co poszło nie tak? Gdzie zrobiliśmy błąd? Czy my go zrobiliśmy, czy ewolucja, czy Bóg? Dlaczego dobro jest złem? Jako ludzkość wynaleźliśmy różne pożyteczne sposoby obróbki cieplnej mięsa. Uważyliśmy piwo i to jest dla nas niezdrowe. No, generalnie okazuje się, że co jest smaczne, jest niezdrowe, a to, co wygląda jak odchody chorej krowy i pewnie tak smakuje, jest zdrowe. Czy to jest kara? Jeśli tak, to za jakie grzechy? Czy naprawdę, pytamy zdumieni, tak to zostało urządzone? Czy też ktoś nas oszukuje? Powiem wam, że nie wiem, ale ktoś coś kombinuje. Ktoś coś kombinuje.